Słuchajcie, co wyróżnia Action Learning na tle innych podejść, praca na procesie versus stosowanie narzędzi. To już ostatni, yy, ostatni yy, slajd dzisiaj. Praca na procesie to jest zdecydowanie to, co króluje w Action Learning, bo nie ma takiej wyraźnej struktury. Są narzędzia, których się uczymy w szkole Action Learning, które pokazują, jak zacząć, jak zrobić pewną klasyczną interwencję w trakcie, jak podsumować. I już nadają szkielet całemu spotkaniu, ale praca w nurcie action learning to nie jest agenda szkolenia, to nie jest agenda facilitatora, to jest praca na tu i teraz. Rezonans z grupą wobec tego, co się akurat dzieje w grupie. Wobec tego trzeba umieć ogarniać różne sytuacje, które tu i teraz się dzieją. Oczywiście można tak sztywno prowadzić action learning też, posługując się sztywną strukturą, ale to nie jest klub pracy coach action learning. Coach action learning mówi: dobra, do dzieła, pracujmy. Poczekajcie, zatrzymajcie się, coś przykuło moją uwagę, chcę was o coś zapytać. I rozpoczyna przez dwie minuty dialog z grupą, żeby oni złapali, co się między nimi dzieje, i wyciągnęli z tego wniosek. i teraz, a nie z modeli, teorii, studiów przypadków i w ogóle. Dlatego stosowanie innych narzędzi jest zredukowane do minimum, co nie znaczy, że nie można też tego wplaty, wplatywać, wplątać, używać. Aha, yy. ale jest, jest, jak już przy tym jestem, to jeszcze tylko dopowiem, że Action Learning jest bardzo kompatybilne. Z innymi narzędziami, takimi jak Design Thinking, Lean Six Sigma, czy inne narzędzia kreatywnego rozwiązywania problemów. N nie trzeba używać jednego albo drugiego. Można robić spotkanie używając narzędzia Lean, diagramu, robić diagramy Shikawy, robić analizę SWOT, a, robić spotkanie w stylu Design Thinking w formule, która nazywa się Action Learning. To jest do zrobienia. I to jest piękne w Action Learning. Y numer dwa. Uczenie się jest tak samo ważne, jak dostarczanie rozwiązań. Nie wiem jak wy, ale ja nie znam drugiego takiego podejścia, które serwuje dwie rzeczy jednocześnie. Wash and go, jak kiedyś było w reklamie, które są tak samo ważne. Dostarczanie rozwiązań i uczenie się, żeby być lepszymi dost dostarczycielami rozwiązań. Lepiej rozwiązywać problemy. Obie rzeczy tak samo ważne, dziejące się jednocześnie. Trzy, nacisk na pytania w grupie. Mówiłem o dwóch zasadach. O, pierwszej, o drugiej zasadzie już trochę powiedziałem, bo druga dotyczy roli coacha, mówi o tym, jak coach pracuje. Już trochę o tym powiedziałem. Pierwsza zasada dotyczy tego, jak się komunikujemy. I w grupie wszystkie stwierdzenia formułujemy tylko w odpowiedzi na pytania. A pytanie może zadać każdy każdemu w dowolnym momencie. Posługujemy się pytaniami i odpowiedziami na pytania. Eliminujemy dygresje, długie wstępy, monologi, oceny, powierzchowne rozwiązania. Na rzecz tego, żeby pytać się wzajemnie, angażować się, zapraszać się do aktywności, uruchamiać kreatywność, analizowanie problemu. Chodzi o to, żeby maksymalizować skuteczność w czasie i uczyć się słuchania. Uważnego słuchania, żeby jak najlepiej rozwiązywać ten problem i jak najsprawniej pracować ze sobą w grupie. Bardzo mocny nacisk na pytania, nie tylko od prowadzącego. To jest jedyna metoda, jaką znam, gdzie jest tak duży nacisk na pytania w grupie. Gdzie ludzie sobie nawzajem zadają pytania, nawzajem się angażują, nawzajem uruchamiają swoją analizę i kreatywność, a nie tylko czekają na prowadzącego. Nacisk na podejmowanie wymiernych działań, tak jak powiedziałem, nie chodzi o podejmowanie, o przegadywanie spotkań, o wypracowywanie rozwiązań na spotkaniu. To jest część action learning, ale równie ważną częścią action learning jest zrobienie tego, wdrażanie tych działań i na kolejnym spotkaniu omawianie tego, cośmy zrobili, czego się z tego nauczyliśmy, jakie są tego efekty bo action learning idealnie jest procesem, a nie jedną sesją. I w tym procesie uczymy się, podejmujemy działania i wdrażamy realną zmianę. Uczenie się na wielu poziomach, a są trzy: osobisty, moich kompetencji, tego co ja wnoszę do grupy, moich, treningu moich umiejętności, podejmowanie refleksji nad tym, jak ja pracuję. Drugi poziom grupowy jak pracujemy jako grupa, na ile skutecznym zespołem jesteśmy, co się między nami dzieje, co robimy dobrze, a co możemy robić lepiej jako grupa. I wreszcie trzeci poziom organizacyjny. Jak to możemy przenieść na naszą codzienną pracę, przekazać innym osobom w organizacji, przenieść to wszystko na ten nasz organizacyjny poziom. Postawa prowadzącego coacha jest czymś, co bardzo mocno wyróżnia Action Learning, dlatego że to jest coś takiego, czego właściwie nie ma w innych metodach. Niedyrektywna postawa coachingowa, zapraszająca do, do pracy, bez wyraźnych struktur, bez kierowania, bez mówienia, co, kiedy, w jaki sposób ktoś ma robić albo grupa ma robić. Bez moderowania tej dyskusji i kierowania ruchem. Tylko zaproszenie i interwencje po to, żeby pomagać grupie się uczyć. No i wreszcie kompatybilność z innymi metodami, o tym też mówiłem wcześniej. Lean Six Sigma, Design Thinking, Burza Mózgów, Kapelusze Debono, tego, tego wszystkiego można używać w sesji Action Learning. Drodzy moi, czego unikać w Action Learning, to jeszcze będzie później. U, zasłaniam Pawła jak zwykle. Szkoła Action Learning trwa, to znaczy lada chwila zaczyna się czerwcowa edycja, miejsc nie ma. Dalej nie ma, jakby co jest lista rezerwowa, ale miejsc nie ma. Natomiast co miejsca na lipiec, pytacie, a kiedy kolejna edycja? Nie wiem kiedy, może w sierpniu, może we wrześniu, nie wiadomo generalnie. Zależy, jak szybko domknie się ta grupa na lipiec. Jeszcze się zbiera, choć miejsc już jest niewiele. Zapraszam Was bardzo o gorąco, jeśli chcecie.